Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Może ja zacznę od pytania o tą nogę. Jak to właściwie wygląda? Bo tak, grałeś ze skręconym stawem skokowym na blokadzie, o ile wiemy. I jak to wygląda teraz? To znaczy, czy znowu jakaś blokada? Jak to w ogóle się będzie odbywało? Po prostu ta noga nie była na tyle poważna, jak to wyglądało w meczu wtedy z Zabrzem. I rehabilitacja, tak jak pan powiedział, blokada pozwoliła mi wystąpić w meczu z Wisłą Kraków. Teraz ta noga jest już zdrowa, także żadnej blokady nie będzie potrzeba. Kto się w ogóle nad trudnikiem urządził? Tam gdzieś na nogę stanąć, bo ja oglądałem potem ten mecz i jakoś skrótki nie mogłem sobie jakby wyłapać tego momentu, gdzie w ogóle to zaszło. Po prostu przy wyskoku w walce o górną piłkę, tam w obrębie naszej szesnastki, już nie pamiętam, ciężko mi powiedzieć, który zawodnik, ale po prostu trafił mnie w nerw strzałkowy, piszczelowo-strzałkowy i to spowodowało taki ból, że po prostu nie pozwolił mi dokończyć meczu, ale okazało się później, że to jest po prostu stłuczenie, dlatego mogłem wystąpić z Wisłą. Bardzo ta noga była jakoś, nie wiem, spuchnięta, bo czasami to jest tak, że buta nie można założyć. Tak, no właśnie okazało się, że to skręcenie nie było na tyle poważne, że ta opuchlizna nie wystąpiła. Był tylko krwiak, więc po konsultacji z fizjoterapeutami stwierdziliśmy, że na środkach przeciwbólowych, na tej blokadzie mogę wystąpić w meczu. I jabłeczki też poszły w ruch, czy? Nie było potrzeby. Okay. Mateusz, ja podejrzewam, że ty nawet tutaj przychodząc zeszłej zimy do Śląska, to chyba się nie spodziewałeś, że zaledwie rok później przyjdzie ci, no bo wtedy też sytuacja w tabeli nie była jakaś tam super, nie? Ale chyba też nie spodziewałeś się, że zaledwie rok później będziesz aż tak ciężko walczył, żeby znowu w tej pierwszej lidze nie wylądować. To na pewno, no wiemy jaka jest sytuacja i jest ona bardzo ciężka, ale w takich chwilach poznaje się właśnie drużynę i musimy zrobić wszystko. Możemy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Zostało 4 mecze i musimy wyciągnąć z nich najwięcej i w każdym meczu walczyć o pełną pulę, a wierzę wtedy, że Śląsk się utrzyma. Ty myślisz, że wynik meczu Górnik Zabrze z Zagłębie Sosnowiec w jakiś sposób wam, ja nie chcę powiedzieć, że wam ułatwia, ale sprawia, że Sosnowiec będzie bardziej przewidujący w tym, co zrobi, będzie chciał zrobić w niedzielę? Znaczy, no wiadomo, analiza Zagłębia Sosnowiec dopiero będzie i myślę, że sztab trenerski przygotuje nas do tego meczu jak najlepiej. Ale tak jak mówimy, nawet nie możemy patrzeć teraz na Zagłębie. My musimy patrzeć na siebie, musimy zagrać najlepszy mecz, jaki w danym dniu możemy rozegrać i zrobić wszystko, żeby z Sosnowca przyjść 3 punkty. Powiedz mi proszę, czy ty jako kolega z drużyny też byłeś zaskoczony tym, jak szybko Mateusz Radecki wrócił? Na pewno. Mówiło się 3 kolejki i że to jest wariant optymistyczny. Się okazuje, że on na 5 kolejek przed końcem wraca. To bardzo dla nas dobra wiadomość. Wiadomo, jak w jakiej dobrej dyspozycji przed kontuzją był Mateusz, więc jego osoba bardzo jest nam potrzebna, a że udało się, że wraca na 5 kolejek przed końcem, to tylko na plus dla drużyny. Ja